Witam w kolejnym odcinku serii Let's Play Might and Magic 8 Day of the Destruction. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zrobiliśmy wszystkie kawałki sera, które teraz będziemy musieli oddać, i bęben zwycięstwa, który po prostu się sprzeda. Czyli bęben zwycięstwa będzie trzeba oddać teraz w questie. Tak jak powiedziałem, zostawię wam niespodzianką, którą frakcję ja wybiorę między smokami a krzyżowcami, gdyż jeszcze po prostu wolałem się zastanowić. Po prostu nie wiem, którą wybrać. Po prostu tutaj dla mnie nie ma po prostu różnicy, czy wybiorę jedną czy drugą, bo jeżeli my wybierzemy smoków, to po prostu będziemy mieć zamknięte sklepy. Od razu oddam quest. No i tak jak powiedziałem, niestety ten... Dobra, ja tutaj najwyżej jeszcze chwileczkę pozastanowię. Albo wiecie co? Rzucę monetę. Znaczy, jeżeli orzeł, to wybiorę smoki. Jeżeli reszka, wybiorę krzyżowców. Reszka. Znaczy, że wybiorę krzyżowców. No dobra, no to... Czekajcie, mi się zaczyna pić trochę w głowie dzisiaj. Dobra, zapomniałem, ale dobra. No to idziemy oddać po prostu quest krzyżowcom. Niestety przepraszam was za video, ale po prostu tak jak widzieliście, niestety nie idzie, po prostu jest bug na Windowsie. Ale po prostu tak jak widzieliście, wybraliśmy krzyżowców, no i wszystkie budynki będą otwarte, ale smoki będą nam konto. Znaczy, że nie zostały zabite, jak ktoś się zobaczy w intrze, ale niestety po prostu będą kontro nam, ale to się nam bardzo przyda. To źle, teraz zrobiliśmy sprzymierze, tylko że teraz zostały nam tylko dwa zaklęcia: z nekromantami lub z kapłanami słońca. Gdyż już dostaliśmy zadanie od Oscara Tyre, że po prostu mamy to po prostu zdobyć. Dowiedzieliście tylko, że będę musiał wybrać, kogo ja mam wywalić, gdyż ja nie wiedziałem za bardzo. Ale wiecie co, ja normalnie wywalam zawsze wampira, gdyż tutaj nie będzie im potrzebny, ale potem zobaczycie w questie dlaczego. Jak powiedziałem, ja wrócę do Shadowspear. Przepraszam, że tutaj nie mówię za bardzo na bieżąco i będę bardziej na szybko. Tylko po prostu chciałem coś wstać na szybko. No i po prostu wytrenuję moją drużynę. Po prostu, bo będzie mi to bardziej potrzebne, ale... Poczekajcie chwileczkę, się zastanawiam dzisiaj troszeczkę. Niestety nie idzie mi to aż tak u mnie na głowę, tak jak ja chciałem ten. Po prostu wyleczymy najpierw naszą drużynę. Bo chciałem, pomyślałem o wejść, ale jednak się cofnę. Ja powiedziałem. Zapomniałem, że ja mam jeszcze trochę zapchany nasz ekwipunek, więc po prostu wrócę do Rivenshire i po prostu go sprzedam. Witaj, wędrowcze. Zobaczmy, czy po prostu mam w tym... Nie, jeszcze nie mam, bo myślałem na temat jednej osoby, która dowiedzie się, dodam. Znowu Lord Ifridów. Niestety, ja już go pokonałem. No to wyleczymy naszą całą drużynę. Po prostu myślę, że powinno wystarczyć, że po prostu... Dobrze, tak. Dobra, tutaj mamy troszeczkę punktów, ale na razie chwilowo zostawię. Ale mamy na razie ekwipunek do wyczyszczenia, gdyż to widzicie, niestety tam gdzie będziemy, będzie masa rzeczy do zbierania, dlatego ja nie chcę. O, i zapomniałem jeszcze, że jest zamknięte. I po prostu się wrócę do towarzyszy się przespać. Powiedziałem, po prostu będzie dużo masy rzeczy do zbierania, tam trochę mocy są, więc może znajdę coś ciekawego. Też muszę jako awansować, skoro muszę też awansować drużynę, muszę pamiętać o tym. No spora cena, zobaczmy coś ciekawego. Okej, okay, nawet ciekawe, no to zmienię po prostu, bo też muszę wymienić naszą kolczugę. Bo i tak... Nie wiem jak. Między... Ośmiu punktami. Między jednym a drugim nie ma za bardzo sensu. Tutaj bardziej zrobię naprawę, bo i tak, to widzicie, na intelekt i na szczęście będzie mi bardziej potrzebne. Ta kolczuga to mnie jest mi na nic potrzebna. Nawet niezły ten. Plus ten, to może być interesujące. Tutaj home ten. I tak dzisiaj wolę tylko trochę rzeczy, gdyż może coś trafimy na ciekawego. Pas na notyfikację przy potworów. One sztylet. Ten.
Cztery gnańskie. O, wytrzymałość plus 10k. I to jest właśnie artefakt, który wam mówiłem. Zero co daje na szybkość, na trybut szybkości jako do ataku i plus na obrona sen. Ja normalnie bym go dał klerykowi. Jest bardzo przydatny. Ale na razie się jeszcze zastanowię, bo jak pamiętam, to mam chyba na nim buty, co regenerują punkty many. Dobra, poczekajcie z pracy chwileczkę, żeby być pewny. Tak nam na pewno broń naszej tej. I tak jak zauważyłem, zadaje więcej obrażeń, ale nie potrafię ten, tego dodam jej zbroję. Te sprzedam, bo i tak nie są mi potrzebne, gdyż mam lepszą. Nie jestem pewny. To się nie zmieści. Zamienię tą. Zamienię zbroję, dlatego że i tak na samym końcu, nawet jeżeli to jest 8 punktów, po prostu w tym momencie ja wolę, żebym miał większą odporność. Zobaczmy trochę. No bagie wody, to może być dla niej bardziej, ale nie wiem jak. Trzeba nasza zbroja. Trzeba, musimy naprawić naszą tom. Wymienimy jej tom. Nie mam złota. Jeśli sobie pomyślę, to może nie będzie aż tak potrzebne. Ale na razie naprawimy naszą zbroję i zobaczymy co zrobić. Bo jak widzicie, daje na wszystkie odporności, które się nam bardzo przyda w tym momencie. I tak na dwa różnice to nie ma za bardzo. Na razie wymieni buty, ale pamiętałem, na magię nie jest potrzebne, więc po prostu wolę dać naszemu pierwszemu. Nawet jeżeli przypominam, że tak jak widzicie, dodaję na jeden punkt do wszystkich charakterystyk. Może jemu dam te plus 12. Nie, zaobniża 11 punktów życia, to mi się nie opłaca. To może dam jej i tak ona ma pusty. O, nie mam pojęcia. Okej, to rozłożymy. Jak widzicie, 3 punkty, nic żadnej nie trzyma różnicy. Musisz mnie wampiryczne to nie jest potrzebne, twierdzę, zidentyfikuję, to mi nie jest potrzebne, to mi nie jest potrzebne. Nie nauczę się. Żebym tego dał bardziej pastę i tak on nie może używać. Nie mogę. Pośpiech, tak jak wiecie, nauczyć. Po prostu przyspiesza ten, ale na razie nie mogę się go nauczyć, gdyż nie mam jeszcze eksperta. Wymienię, bo i tak bardziej wolę chwilowo dodać na klasę pancerza. Nie wiem. Tak ona ma żaden, więc perfekt dla niej. Wolę dać na szybkość. Hełm, nie będziemy potrzebować identyfikacji potworów, no byłoby bardziej ciekawiej, gdyż ten, ale myślę, że jednak nie, ten zostawię. Dobra, podkowy będą przyszedł na intelekt, zobaczmy kto ma najsłabszy z tych rękawic, on nie. On, ona, no, może będzie dla niej lepszy, okej. No ma na wodę. Kapelusz nie będzie mi potrzebny, ten chyba też nie sądzę, może wymienię, a czekaj, on ma plus 6. Tylko że dodaje na celność, więc to jest bardziej ciekawszy. Na razie chyba zostawię mu. No dobra, mamy do zidentyfikowania ten nasz ekwipunek. Tutaj buty mi nie są potrzebne, trucizna to nie ta gra, więc ten, no wytrzymałość to bardziej dam jemu, gdyż to bardziej mu się przyda. Jak widzicie, od razu o 6 punktów życia nam się powiększyło. Nie jestem pewna. O, intelekt, może być ciekawe. O, aż dobija nam 12 punktów. Świetnie. Nie jestem pewna. Nie wiem. Pierścień normalny, nic nie służy. Nie wiem. To zostawimy tak, żeby trochę na random. No dobra, no to my wracamy, idziemy do tego. Do sprzedawcy broni, żeby zidentyfikować trochę naszych rzeczy. Posprzedać od razu te gówniane, okej, to nic nie jest warte, nic warte, nie jest warte, to powinien być chyba artefakt, zobaczmy chwileczkę. Ostrze miłosierdzie, tak jak widzicie, dodaje moc plus 40, zadaje od 4 do 10 prądu, tylko że niestety defekt, że niestety obniżam na 40, co może używać tylko nekromanta. Problem w tym, że z tą bronią, nawet jeżeli napady jest zarąbisa, czekajcie chwileczkę, to ja trochę posprzedam jeszcze. No, czekajcie, to też jest sporo warte, zobaczmy. A, dodaję 5 na magię ciała, czyli zadawanie magię ciała. Tutaj bardziej wolę to naprawić naszą kuszę, to się nam się przyda. Posprzedam inne główienka i od razu identyfikuję mroczny krys, to może się nam przydać. To posprzedam to główienka, nie są mi potrzebne. Długi miecz nie będzie na pewno potrzebny. No i tak jak zauważycie, po prostu jak nasz kij po prostu dodaje nam na punkty widłości, ale po prostu odejmuje nam klasę pancerza. Ty widzicie, plus 4, plus 3. Tylko że niestety tutaj będzie, dobra, trzeba będzie zadecydować, ale ja myślę, że ostrze powinno być o wiele lepsze, gdyż jak zauważycie, nawet jeżeli nie mam plus 4, gdyż mógłbym używać dwóch rękach. Ty widzicie, od 26 do 28, tylko że niestety celność się obniża. Tak czy inaczej, najwyżej się włoży mu drugą broń.
Eliksir szczęścia, myślałem, że to będzie do osobowości. Tutaj wymienię mu kuszę i tak to jest całe plus 3 na plus 3. Uż ciała. Czekajcie, ktoś, kto może nie mieć tego. O, ona nie ma, perfekt, to dam jej. No założymy, tak ona nie ma na całkowitym, gdyż tylko Lish ma i ona ma tylko na magię ducha. Tutaj zyskuję na szybki padek ten. A, Tarkas, no zwykły, to mogę od razu sprzedać i użyję tamten drugi jako drugą broń. Tak jak widzicie, od razu nam nawet dowija więcej do obrażeń. Tamto nie, tamto nie. Myślę, że trucizny nie jest potrzebne. Już mamy, przypominam, że mamy zaklęcie obron przed magią. Dobra, no to dajcie mi jeszcze. Posiadamy naszych rzeczy, które nie są nam potrzebne. To sprzedam, to sprzedam. To też sprzedam, to też, to też. To też, tak nie są nic warte. To też. To też. Zresztą trzeba będzie zidentyfikować. To, ładnie, tam było na zwiększenie wartości. To nie będzie potrzebne, to też nie. To też, też, to też, to też. Ładna cena. Czekajcie. Szybkość. No. Nie, sprzedam. I tak, tak powinni iść lepsze. Dobra. No to my wracamy do tego, na zidentyfikować nasze przedmioty. Też musimy jeszcze zidentyfikować. O, punkt orientacji Lloyda, jak widzicie. Punkt orientacji Lloyda daje nam zaklęcie, kiedy którego właśnie proponowałem na samym początku. To po prostu możemy wrócić do jakiegokolwiek miejsca, które będzie nam po prostu potrzebne. Tutaj zaklęcie nic nie są warte, tutaj nic. Zaklęcie po prostu dzisiaj na kaprys, po prostu sprzedałem trochę tych złota. Pierścienie, zwoje na nic warte. To te gówno. Dobra, no to mamy co przez. To nie jest warte, ważne spotkanie, fragment będzie potrzebny. Zostawię te na pocy na... Gdyż tam gdzie pójdziemy, to te cele zostawię. Celność sprzedam. Sprzedam na pocy, bo nam nie są potrzebne. Fragment nie, mosiężny, nie, mosiężny, mosiężny, nie, nie. Po pierwsze nie, nie. Pasowanca można nawet sprzedać, bo nie będzie nam tutaj potrzebna. Na magii od umysłu to sprzedam, to sprzedam. Jeszcze się już ma. To zostawię, to posprzedam. Plus magię ciała, to może trzymać, bo to się nam przyda. To jest posprzedam, bo klejnoty są tylko warte do pieniędzy. Psychiczne, bardziej pierścień. Skok się przyda dopiero później, więc ja na razie go zostawię. Światopochodnie nic nam potrzebne. Żywanie żywiołu się nam przyda. Skrzeszenie zostacie, gdyż zobaczycie potem, co będzie potrzebne. Utrwalenie może być przydatne. Zrobienie kawy ciała to nie jest nam potrzebne. Myślę, że nie będzie nam potrzebne. Fragment ten. Zabójczy ruch nie jest nam potrzebny. Pozwolenie pułapek nie jest nam potrzebny, gdyż mamy praktycznie na arcymistrza. Los nie jest nam potrzebny. To też, to też, to też, to też, to też. To nie, to nie, to nie. To, no, to jest ten, inna skóra. Może się nam przydać właśnie teraz. Radzę wam zostawić te napoje, które macie obok. Gdyż o tym się przydadzą na czarne eliksiry. Tutaj ten posprzedam, bo i tak one nie są nic warte. To też, to też, to też. Pośpiech się nam może przydać. Tylko tym zostawić. Zostawcie implozję, gdy zadaje sporo obrażeń. Mina ogniowa nie jest nic warta. Wyczynienie chorób nie bezpotrzebny. Los nie. Fragment, fragment. Tak jak powiedziałem, zostawcie te, będą nam potrzebne do, na armię czarnych. Kamienne skóry nie będę używał. Jako w tym. No i teraz mamy. Zobacz z pierścieniami. To z gówno. Katarzyna się nam przyda. To zostawię, zostawię. To sprzedam. O, ładna kasa zawiększona. Znowu mamy drugi raz. Sprzedam, to sprzedam, to sprzedam, to sprzedam, to sprzedam, to sprzedam, to też, to też, to też, to też. Zostawiam, może być nic potrzebne, się to pochodnie nie jest potrzebne. No dobrze. No tak jak widzicie, my ładnie ułożone, ale jeszcze wrócę, żeby wam pokazać tą broń. Dlaczego ten, tak jak widzicie, na atak plus 4. Dowala nam do magii powietrza, ognia i wody, ziemi, ale niestety dojmuje nam na klasę pancerza, więc niestety. Niestety, trzeba wtedy odbrywać, ale myślę, że będzie bardziej nam potrzebny nóż. Teraz dodamy na magię mistrzostwa, na magię wampira. Tutaj nie jest nam potrzebne, tutaj nie. Szuka tego może w przyszłości. No dobra. To i tak możemy nawet pozbierać, bo i tak tutaj w tym mieście już nikogo nie ma, jak pamiętacie, rzuciliśmy Armageddon. No i myślę, że możemy wracać do Shadowspear. To od razu, skoro ten damy na arcymistrza w wampiryzmie, to od razu wam pokażę, co dostaniemy.
Te widzicie, dostaliśmy zaklęcie postać mgły, którym my nie możemy dostawać obrażeń, ale nie możemy też ich zadawać. Ale zaklęcia przechodzą i z jednej, i z drugiej strony. No dobrze. No to teraz... czekajcie, co można by dalej zrobić? Zobaczę, czy my jeszcze coś... albo nie. Wiecie co? Wytrenuję drużynę. To i tak będzie trochę nam teraz właśnie potrzebny. Już mam mało punktu życia. Bardzo dobrze. No, tak jak widzicie, 87 punktów. No to teraz decydujemy zadać. Na pewno damy na mrocznych elfów, damy na kupiectwo, już mam na arcymistrza, no damy na kolczugę, bo mam możliwość, albo na łuk. Wiecie co, dam na łuk, będzie najlepiej, gdy się nam dalej przyda. Potem nasz lisz, to na pewno będzie nam pod, można dać, nadamy na inne te, na pewno sztylet, żeby po prostu zostało więcej. Magia powietrza nie sądzę, żeby na razie była potrzebna, gdyż nie będziemy użyć niewidzialności, ale na pewno na magię wody. Gdyż my, co poprzednio powiedziałem, punkt orientacji Lloyda. Dodamy na... czekajcie, może zastanowić później. Tutaj dodaliśmy, regeneracja mi jest potrzebna, można uczynić się. Na pewno damy na indykacji wrogów, trochę mi nie jest potrzebna, tarcza na pewno nie, ale na sztylet. Gdyż bardzo się nam przyda, zadawanie więcej obrażeń. Kleryk, na pewno damy na magię światła i na magię ducha. Bo będzie nam potrzebne niektóre zakresy, takie jak wskrzeszenie. Medytacja troszeczkę, bo lepiej więc mieć trochę punktów używane. Okej, okay, smoczek. Tutaj trochę możemy dać random, co tam śpiewa. Percepcja na 100%. Regeneracja troszeczkę mu damy, kupiectwo. Nie sądzę, proszę. Bo tak jak możecie nawet dodać do magii widłości, żeby zadało więcej obrażeń. Widzicie? Bo daje wtedy plus 1 naokoło. Ale chemia nie jest potrzebna. Atletyka, to się bardzo przyda. Identyfikacja przedmiotów na pewno. Uczenie się na pewno. No, okej, okay, no to wróćmy na chwileczkę do naszego lisza. Co by tu na pewno mu najlepiej dać? Spójrzmy troszeczkę na medytację. Na pewno mu dam, bo będzie potrzebna mu mana. Od razu na 10. I może wiecie co? Dam mu trochę na magię ziemi i na magię ognia. O, czekajcie, wróćmy tutaj, bo powinien mieć dwie podkowy. O, mam, świetnie. No i dodam od razu na 4. Jeżeli się nie mylę, od magii ognia i od magii ziemi powinien się dodać na wyspę krwawego sztyletu eksperci. Więc po prostu od razu za chwilę wrócę, tylko że nie mogę wspomnieć to na 100%, więc na razie niektóre rzeczy po prostu od razu awansuję. Tak jak, dobra, włóczni ja nie mogę używać. Od razu ten arcymistrz dopiero później, bo jak widzicie, brakuje nam trochę punktów. Sztylet dla naszego lisza. Od razu założyłem mu drugą broń, gdy zostawiliśmy sztylecik. No, widzicie? Okej, okay. I teraz zobaczycie dokładnie obrażenia. No, od 34 do 400. Okej, okay. Kolczuga jeszcze nie, ale sprawdzę, gdzie można w Revancher. To nie jest potrzebne, gdyż mamy już tego, potrzebuję arcymistrza. O, jest. I 8000. Okej. Okay. Ekspert tarczy, jeśli nie mylę, nikt nie powinien używać. Sprawdzę. Umysłu, poczekajcie, chyba mam. A nie, poczekajcie, nie mam. Myślałem, że powinien mieć więcej. A nie, mam, brakuje, mam 2 tylko. Chyba podkową to będzie z około 7, więc nie. Arcymistrzu pułapek już mamy. Percepcję, sprawdzę, czy ktoś ten, ale już mam jednego, więc nic. Magię ciemności już mamy. Identyfikacja przedmiotów, poczekajcie, może ktoś jeszcze? Nie. Dobra, magii ognia jeszcze nie. Magii ziemi na pewno jeszcze nie. Alchemia. Może smoka, jednak jeszcze brakuje mi punktów. Kupiec, o, dla niej będzie świetne. A czekajcie, brakuje mi osobowość. Zobaczę, czy... właśnie mam 10. Ile on osobowości? A, dlatego 27 jak zawsze. No dobra, tutaj nikogo nie ma. Następne coś ze przygody, na razie mnie nas nie obchodzi. Zobaczmy, co mamy dalej. A od razu, skoro jesteśmy, możemy oddać też ser. Tak od razu zdobędzie trochę. O, mistrz medytacji, czekajcie. O, od razu damy dla naszego lisza. No nie. No. Dostaliśmy praktycznie 20 tysięcy za zrobienie tego. Zrobienie tego zadania. Dobra, zobaczmy, idziemy dalej. O, znowu awansowałem, jak miło. Oprócz smoka. Ach, zawsze ten smok. Jeden level. Dobra.
trzeciej. No dobra. Czekajcie, sprawdzę na chwileczkę, co mi się na pewno przyda. Czekajcie, jeżeli się nie mylę, jeszcze do awansu. Ale jeśli się nie mylę, od magii światła arcymistrz jest Murmun Ward. I mistrz od magii duka też. Więc po prostu mi się wydaje, że od razu to będzie do tego. Na razie da trochę do kolczugi, gdyż się przyda dopiero na potem. Ale dobra. Czekajcie, no mistrz na magii światła dopiero później powiem wam gdzie, gdyż nie chcę zrobić spoilera. Magia światła mistrz jest Murmun Ward. Tak jak inne rzeczy. Przepraszam, że tak dzisiaj trochę lepko gram, bo jestem trochę zamieszany. Zamieszany w głowie, ale czekajcie, sprawdzę jeszcze tą. Magii ziemi lub magii ognia. Okej, tak jak powiedziałem, od magii ducha. A nie, było w obozie Jaroty, się pomyliłem, nie było w Murmur Wand. Więc po prostu musiałbym się cofnąć, ale tam już byliśmy, to by byłoby trochę niedobrze. No dobra. No to... Czekaj, rzucimy zaklęcie, teraz wrócimy do Rivenshire. Tam od razu weźmiemy te zaklęcie, które ten... Nie nauczę się tego. O, księga gminu. Pełne spadanie, to już powinienem mieć, no właśnie, to wyrzucę. Radzę zbierać, to mogą być ciekawe rzeczy. Czekajcie. O, historia krypty czasu. To radzę trzymać, gdyż to będzie dopiero zadanie później, rozwiązania, więc... Na razie nie będę robił spoiler. O, kartka wygrana ścieżki dopiero później. Dopiero pod koniec gry. Radzę trzymać obydwie rzeczy dopiero pod koniec gry, gdyż nie chcę zrobić chwilowo spoilera. Czekajcie, szukałem, nie mogłem znaleźć jak przejść na drugą stronę, musiałem jeszcze nie otworzyć, więc wrócę. I po prostu przejdę przez drugie drzwi i sobie od razu otworzę. No, nie otworzę. No i jak pamiętam, zostawiłem te księgi. No to każdy jest zakupany. Od razu. Musisz mnie wybrać. Zobacz, musisz się nauczyć. No i do zaklęcia od razu go nauczę. Nie, musisz mnie wybrać. Przepraszam, jeszcze nie mogę jeszcze. Niewidzialność, jak powiedziałem, już mam, więc jest tam potrzebne. Poroża dopiero później. Telekineza właśnie będzie bardzo przydatna. I podręcznik na arcymistrzostwo. To na razie zostawię. To jest, patrzcie, w innych księgach, ale pamiętam, że nie, no to nie miałem. Dobra, no to my wracamy, żeby teleport i wracamy na Wyspę Krwawego Sztyletu, żeby po prostu awansować na. Na magię ognia i na magię ziemi. Ten oraz sprawdzę, czy przypadkiem mają ten, co jest potrzebne. Nie. Nie powinien spieść. O właśnie, miałem wszystko na biegłość, na podstawowe. Sprawdźmy tutaj nic. Tutaj nie, to na pewno nie. Tutaj są magie powietrza. Skóra. Nie. Vortax, Rotanax, tutaj u Kalimere. Czy może ona coś medytacji, bo... A nie, nie może używać. Przestań mówić nie. To chyba tutaj nie było, więc po prostu od razu polecę na drugą stronę i sprawdzę. Gdzie to dokładnie... są eksperci. A skoro od razu jestem, to mogliśmy... Od razu awansujemy, jeśli nie mylę, tutaj powinien być od ekspert w łuku, więc od razu to się też zrobi. Tutaj pułap nie jest potrzebny, alchemia też nie. To nie. O, edukacja przedmiotów dla niego, to super. No, czynniki nie. O, trzeba nie ukrywać. No to teraz mamy eksperta. Okej, no to jedziemy na następne wyspy. Trzeba będzie dalej szukać. Apetowanie. Kupiec, to sprawdzę, czy jeszcze ktoś mi pytany? Nie, nie potrzebuję. Magii ciała to nie, ale to sprawdzę, gdzie on jest. No, powiedziałem, w Murmund. Dobra. No to jedziemy na trzecią wyspę. Badanie bronią nie. Nie, czekajcie, atletyka. A już jest, no to chyba już nikt. No dobra. Czekajcie, jeszcze sprawdzę kilka rzeczy.
skórzana. Jama Bartasara. No. Okej, okay, tak jak powiedziałem, jeszcze brakowało nam na ognie, tylko żeby jednak jeszcze nie miałem gdzie nauczone, więc po prostu wrócimy do Alvar, żeby po prostu sprawdzić, gdzie oni dokładnie są, tak żebyśmy się nie pomylili. Okej, okay, magia ognia jest w Rivenshire, więc po prostu się tam wróci. A o ziemi był nowy chyba szczelet, to go nie znalazłem. No dobra, no to my wracamy do Rivenshire i po prostu od razu damy mu no eksperta. Jeśli nie mylę, to powinno być to jest arcymistrz, to dopiero później. Pewnie, że mamy zaklęcia. Od razu kupię, pewnie znaleźć takie zaklęcia. O, heroizm, to mi się bardzo przyda, od razu kupię. Gdyż to powiększa nam na obrażenie. O, zdjęcie klątw też. Skrzeszenie dopiero później, zrobienie ducha, podział życia. Na razie nie. Zobaczę na ciało, ale to ja sporo. Nie, ale nie pamiętam, czy ja je nauczyłem, więc na razie czas to najwyższy. Zostawię. Czas najwyższy. Ok, heroizm to od razu go nauczę i. Ten. I od razu na ziemi. Tak jak widzicie, po prostu będziemy mieć godzinę plus 15 minut. Teraz poszukamy chwileczkę ten, to możemy tak powtarzam zbierać, jak w pierwszym odcinku, czy w jakimś tam odcinku zabiliśmy wszystkich na ulicy. Okej, okay, tutaj poczekajcie, może tutaj mam kogoś. O, super, mam ten, on nie. O, nawet smok. Ten. O, i tutaj mamy magii ognia. Okay. No to czekaj, to chyba już tutaj wszystko powinien mi załatwić. Ale chyba mi się wydaje, że jeszcze coś zapominam. A tak, muszę zobaczyć, czy są jakieś zaklęcia dla niego. Ogniowa pośpiech, gdyż będzie mi to bardzo potrzebny nam. To się może przydać. Po prostu zadaje dwa razy szybciej obrażenia. Po prostu ten. Nam bardzo przyda. Nasze sanktuarium. Od razu wyleczę drużynę, gdyż trzeba się przygotować. Okej. Okay. Widzicie, mamy sporo punktów życia. No i wracamy do Shadowspear. Okay. Mamy załatwione. O, są jeszcze te. Od razu je zabierzemy. Od razu kupię glazać. Armagedon już mam, od tych smoka już mam. O, Sharpner! To się bardzo przyda, kontrolat nieumarłymi i odbicie bólu, co bardzo proponuję, gdyż on po prostu to zwraca nam cięcie. Jeżeli dostaniemy obrażenia, to od razu zwróci tyle samo. Jest po prostu bardzo przydatnym zaklęciem. Tutaj, no, oprócz Sharpner po prostu zadaje ten, no tak jak powiedziałem, po prostu możemy też użyć na całą drużynę. Tutaj pewnie mi wszystko już zrobione. O, podkowy jeszcze, jak miło, się bardzo nam przydadzą. Okej, okej. Na wytrzymałość, na intelekt. No dobra, no to my wejdziemy od razu do gildii. Ale jednak, zamiast wejdę do gildii, po prostu zostawię wam na następnym odcinku. Nawet jeżeli wiem, że ten odcinek był wystarczająco, niestety, nudny. Ale mam nadzieję, że wam się tak spodobało. Jest, tak jak wy wiecie, tutaj Dark Wolf. Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze łapki w górę lub łapki w dół. Tylko w tym lub komentujcie. I ja tutaj będę się z wami żegnał i życzę wam dobrego wieczoru.